Wszystkich, których zaniepokoiło 10. miejsce Justyny Kowalczyk w biegu na 10 km techniką dowolną w sobotę, chcę uspokoić. To nie jest wypadek przy pracy, to nie jest słaby występ, to nie jest bieg poniżej możliwości, to nie jest bieg poniżej oczekiwań. To w końcu nie oznacza, że zostały popełnione jakieś błędy w trakcie przygotowań. Otóż start na 10 km krokiem łyżwowym nigdy nie był mocną stroną Justyny Kowalczyk. Jeśli zobaczyć, jak zaczynała w ostatnich 3 sezonach, kiedy na końcu zdobywała kryształową kulę, to wynika z tego, że ten start wcale nie odbiega od normy. W 2008 roku w szwedzkim Galiwarze Polka była 7, a do zwycięzczyni Charlotte Kalli ze Szwecji straciła 37 sekund. 2 lata temu w Beitostelen zajęła 12 miejsce i miała prawie 2 minuty straty do Marit Bjergen, która wygrała. No i w końcu w ubiegłym roku też w Galiwarze miała minutę 15 straty do norweskiej biegaczki, która również zwyciężyła w tamtych zawodach. Także to nie jest żaden powód do niepokoju, to nie jest żaden powód do obaw. Tym bardziej, że mieliśmy tego potwierdzenie już w niedzielnym biegu sztafetowym. Justyna biegła na drugiej zmianie techniką techniką klasyczną na 5 km i nie miała sobie równych. Dystans pokonała bardzo szybko, w czasie lepszym niż wszystkie Norweżki, niż wszystkie Finki, także nie ma się co obawiać. Po prostu to nie jest dystans Justyny, to nie jest dystans i technika przede wszystkim Justyny, a jeśli już ma biegać krokiem łyżwowym, to zdecydowanie bardziej woli 30 km. Przecież w 2009 roku na 30 km została mistrzynią świata i wtedy też biegła krokiem łyżwowym, a swój pierwszy medal olimpijski w Turynie też zdobyła w biegu na 30 km krokiem łyżwowym. Tak więc sobotni start w Siuszen nie jest niczym wyjątkowym, nie jest ani powodem do niepokoju, ani też powodem oczywiście do wielkiej, spektakularnej radości. Polka nigdy na starcie Pucharu Świata nie była wyżej niż na 7. miejscu, a za to 3 ostatnie sezony kończyła jako zwycięzczyni i triumfatorka rywalizacji o kryształową kulę. Trzeba mieć nadzieję, że skoro zaczęło się wszystko tak samo jak w poprzednich latach, to i skończy się tak jak w 3 ostatnich sezonach.